Cześć, z tej strony Agaspi 119, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Jest to tym razem Funny Moment, gdzie właśnie gramy znowu w Armę, więc jeżeli ktoś chciałby z nami zagrać w Armę, zapraszam do linku w opisie, jest tam nasz Discord gwajsowy, gdzie możecie przyjść rekrutację i dołączyć do nas, do wspólnego grania z gwajsem. Jest nas coraz więcej, szybko się rozwijamy, a koopy WW2 cały czas są na topie u nas w gwajsie. Bardzo zapraszam do polubienia tego kanału, zasubskrybowania tego kanału oraz zaprezentowania go swoim kolegom lub tam koleżankom, jak kto woli. Więc miłego oglądania, widzimy się pod koniec filmu. Pa! Nie chcę, kurwa! Ja pierdolę! Ja nie chcę szlifować rosyjskiego, spierdalaj! Ja chcę tylko zobaczyć, kurwa, jakie są imiona i nazwiska. Spierdalać ładnie. Kurwa! Paszą won! Ty śmieciu zajebany. On do piekła, kurwa, wściekła. Już? Już? To jak co, ale ten francuski akcent lepiej mi wychodzi. Tak. Tak samo jak udawałeś czarnego w Nigerii. To było akurat dobre. Co jeszcze się odwracasz do tego, do nikowatego i mówisz tym samym głosem. A tak, zgadza się. Na francuskach też mi podniosłem i po francusku zacząłem mnie popierdalać. Gdzie jest Nikobaty? Nikobaty? Monsieur Nikobaty siedzi koło mnie i teraz napierdala Bazianta. Bazianta? Czemu napierdala? No bo, coś mi się pojebało. Le bonjour, le baguette. Le, twoje stare liże na pletka. Le baguette, le idą na pole i ciepaku. Smacznego, ktokolwiek tam laska. Dziękuję. A chyba po prostu fiuta ciągnie tak głośno. Tak z zębami? Tak z zębami niestety. Kurwa, hrabia. Zęby schował, bo boli. Nie ma opcji. Opowiadałem sobie hrabia, jak za mało lata, bardzo, bardzo kurwa, podczas oglądania Władcy Pierścieni, kurwa, jebały mi się strony i... Kiedy Gandalf, raczej kiedy Frodo spytał Gandalfa, w którą stronę do Mordoru, on powiedział, że w prawo, to ja myślałem, co za kurwa idioci idą w lewo. Dobre. Pomarańczowe. Tak, tak, zrobię. Rysiu, Rysiu, okay. Nie bądź samcem kotka przeszkadzającego. Chodź. Wypierdol tego kota do kibla. Okej. Okay. Nie mogę, nie mam jak. Nie na koopie, Krzysiu. Kot z dala od koopa. Kurwa mać. O kurwa. Rozmawialiśmy. Dobre nazwisko, dobre imię, no. Grubeno? Tak, Nikolaj Grubenow, to wiesz. Nikolaj Grubenow. I co kurwa kaszczysz na mnie, no? A nie ci kurwa. Czy ty kurwa wyszło to na mnie? Kurwa, patrz na mnie. Paszał ty na chuj. Tak, tak w skrócie. Tuba, oddział młodzieży. Czy wszystko jasne, są jakieś pytania? No spierdałem chuja, próbuję na sama. Wszystko jasne jak słońce. Słońce. A ja może nie do końca tematycznie, ale narysowałem Hitlerka. I kto mi usunął faluska? Ja to chciałem zrobić flagę Japonii z rzutkiem po środku. Ja chciałem zrobić flagę Japonii z zachodzącym kurwa chujem, ale dobra, jak chcesz kurwa królika rysować, to rysuj królika. Dobra, już, czy wszyscy zrozumieli odprawę? Tak. Rodo, podoba ci się mój Hitlerek? Nie wiem, nie widzę go. U góry. Najebane. Jak widzicie mapę, to są wszystko opisane. Obóz pierwszego plutonu, gdzie jest sztab i tak dalej, i tak dalej. Okay. Dobra, sztab polowy widzę, okej. Okay. Co? Widzę swoje oczy. Gdzie jest? Gdzie jest? Jak z orbit. Gdzie jest? Gdzie jest? Kurwa, zamknąć ryję. Jeszcze raz. Gdzie jest? Tak, kurwa, zamknąć się wszyscy! Marii. Gdzie jest Maxim? Niestety Maximy zostały uszkodzone i masz do dyspozycji taki tylko to. Taki ładny był, a taki ładny był. No i to nie obchodzi. Ach, oj, dobra. No co to jest? Ja pierdolę. Co to jest? Ja pierdolę. No. Zabij się. Znowu wszystkich nie słyszę. Mocy. No. Czemu tak brzydko mówisz do mnie? O kurwa. O kurwa. A czemu ty go położyłeś spać? Bo mu oczy wyskoczyły i nie widzi nic. Aaa, no. Komisarzu. Ja się wystraszyłem, tak? Bo myślałem, że mi środkowy melduję, że mój kierowca nie żyje. Akceptowalne straty.
Patrz. Widzisz tą gwiazdę? Pati. Działasz? Na 70. Prosto w nos. Aha, znowu jesteś, nie wiem, Michałkiem? Dwa. Co? Trzeba było rzucić gumę? Trzeba było rzucić gumę, kurde? Masz takie coś w ręku i nie narzekaj. On się bardzo ładnie zachował, bo pan najpierw podał rolę, a później dopisał tamtej, ja nie widziałem. Jak dopisałem? Wszystko naraz było pisane. Nieprawda. Tak, prawda. Jak jeszcze raz próbujesz mnie okłamać, dostaniesz kulkę w łeb. Jakby było, to bym od razu działał. Pan powiedz, to jest jedna odpowiedź. Mi się pojebawszy, to jest właśnie ten bandaż, że tak to ujmę. Dobra, to ja bym to widział tak, że opancerzony pierwszy, piechota za nim. I opancerzony nadaje tempo, że tak to ujmę. No, to jak na opancerzony czymś przypierdoli 50 na godzinę, na pewno dogonisz go, biegnie, kurwa. Nie, Gaspi, ustawimy sobie raczej tego chyba, nie? Jak to prędkość się mówi, kurwa. Z góry. Prędkość z góry. Tak. Nie, też bez przesady, żebyśmy nie było tak jak przy Niem, tak jak przy, poza koopem przy Niem, tak, że wyjebaliśmy, kurwa, kibelwagenem i halftrakiem, a ciężarówki nie mogą nas dogonić, tak? Mi chodzi o to, że szybkie ogarnięcie, typu... No, pojazd będzie nadawał tempo piechocie. No. Wypierdol 50 na godzinę, ciekawe czy dobiegną. No to też fakt. A co? Znaczy nie, bo chodzi mi, że piechota jako auto. No. Towarzyszu komisarzu. Tak, już go uleczyłem. Nie o to chodzi, prawdopodobnie ja mam dewidację, bo, dewidację polską. Ja ten tytuł osobnik zamiast towarzyszu zwracał się pan. Ja jeszcze żołnierzem jeszcze z Białego Frontu. Juden. Ja go uderzyłem, ale nie sądziłem, że komisarz go rozstrzela. Kurwa, nie wiem. O, Juden. Nie mieli. Stiepan. Widziałem, to taka skrzynka była. Towarzyszu Stiepan. Stiepan, proszę mnie posłuchać. Radio naszego towarzysza jest więcej warte niż cała pańska rodzina. Więc proszę na nie uważać. Pańskie radio? Ile jest warte? Jak dwie swoje rodziny. Moje jest mniej warte niż jego czapka. Pańskie radio jest bardziej warte niż... Nie, moje radio jest mniej warte niż czapka towarzysza. O, no to trudna matematyka, ja z matematyki słaby jestem. A umiesz pisać w ogóle? Coś tam narysować potrafię. No właśnie, wypierdalaj. Długo będę czekał? Nie. Dobra. A ty tu kurwa czego? Do swoich. Przepraszam. Inoros. Już wypierdalać to. No, tak, weź sobie kanapę. Rodo 20 pompek natychmiast. Jak się pokazuje w ogóle? Jeżeli chodzi o briefing. Sierżancie, tak jest, kto jest waszym kierowcą? Na naszego kierowcę wyznaczę... O, niech będzie. Stefan. Dobrze, wyznaczyliście im drogę? Słucham? Wyznaczyliście im drogę? Tak, droga została przedstawiona, zaznaczona jest też na mapie. Jedziemy w stronę farmy, na farmie odbijamy w stronę od kawy. Prędkość pojazdu od 40 do 50 na tym pomocie. Tak, towarzysz. Mogę cię prosić, nie chcemy może trochę zwolnić prędkości? Może. Jeżeli zahamujecie, to się w was pieprzymy. To nie będzie najlepszym pomysłem, żeby... Ja chciałbym powiedzieć, że nasz dowódca Krawczenko wyklął Stalina i towarzyszy Grubenów może potwierdzić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jestem oazą spokoju. Dzisiaj mam dobry dzień, towarzyszu. Uznamy, że był pijany. Co się stało, panie towarzyszu? Towarzyszu poruczniku, to jest, zostaje między nami. Między nami trzema, może nawet czterema, bo medyk też potwierdzi, że sierżant wyzwał towarzysza Stalina. A nie wiem. Że tamten? Tak, uznajemy, że był pijany, ponieważ nie mamy bardziej kompetentnych osób do tego stanowiska. Dobrze, mój już grzeje auto. Dobra, trzeba im powiedzieć, że to działda się schować. Prędkość 45. Nowe radia mamy na sztabie, ale musicie sami podjechać. O kurwa, wyjebało.
Te nam padły, potrzebujemy wsparcia na... Gral, pociąg. No tak, bo ktoś rzucił granat, kurwa, wcześniej pod nogi wszystkim, no to teraz go boty wzięły za wroga. Da. Padły nam radia i potrzebujemy szybkiego wsparcia na moście. Szybkiego wsparcia, tak? Wsparcia potrzebujemy. To widzę, że ciężarówki już nie masz, więc skakuj na BT. Dowódca pojazdu, czekaj. Drugi pluton, jaką dezercję, odbiór? Dwóch naszych poszło naprzód bez rozkazu i teraz zgubili kolegę. Drugi pluton, wysyłamy do was naszego przedstawiciela z NKWD, odbiór. Przyjął. Pamiętam, jak baczność zrobić. Baczność, towarzyści. Zdrastujcie. Co tu się odpierdala, że własnoręcznie muszę tu przyjechać? Towarzyszu komisarzu, zresztą porucznik Iwanów. Melduję, że z dwóch ludzi sierżanta Michaiła poszło bez zwierzęcego rozkazu przeprowadzić rekonesans wsi. Nie wydałem go ani ja, ani sierżant Michaił. To jest. Prawdopodobnie jeden został rozstrzelany przez nas jako załogę czołgu. Gdzieś w ferworze walki nie wiedzieliśmy, czy to nasz, czy wróg. Czy ta niesubordynacja była z własnej inicjatywy, czy też mieli zrobić jakieś zwiady, których wcześniej nie zrobili? Nie zostały wypowiedziane żadne rozkazy w ich stronę. Towarzyszu Krzysztof, wystąpcie, schować broń. Tak, towarzyszu Nikolaj, spocznij. Do towarzysza Nikolaja trzeba trochę głośniej, on przygłuchy. Jaka jest twoja funkcja, towarzyszu Nikolaj? Jestem medykiem polowym. Jesteś kim? Medykiem polowym, sanitariusz. Jak się kurwa odpowiada towarzyszowi, towarzyszu? Ja ze Syberii, ja w ogóle innym językiem mówię. Odpowiedź brzmi, jestem sanitariusem, towarzyszu komisarzu. Tak jest, przepraszam, jestem sanitariuszem, towarzyszu komisarzu. No. Towarzyszu komisarzu, melduję jednocześnie, iż towarzysz Krzysztof, ten tu obecny, dopuścił się niesubordynacji razem z jednym towarzyszem Michaiła. Niestety nie wiemy, gdzie jest ten drugi. Podobno z przesłuchania wstępnego wynikło, że to ten drugi był pomysłodawcą wykonania rozkazu patrolu tamtych. Panie komendancie. Tam leży. Towarzyszu komendancie. Towarzyszu komendancie. Tam leży na drodze. Towarzyszu komisarzu. Na ziemię 20 pompek. Rozkaz. To masz komentarz, jeśli mogę iść zobaczyć tego martwego na drodze tam. Komisarzu! To? No mówię komisarzu. Towarzyszu komisarzu. No mówię towarzyszu komisarzu, no jebam. Wolę się upewnić. Kurwa twoja mać. Towarzyszu komisarzu. Towarzyszu komisarzu, pytają, czy mogą iść tego, co leży na drodze. Panowie, jeżeli wasz przyjaciel lub inny towarzysz będzie nie miał żadnej racjonalnej odpowiedzi na to, dlaczego z dlaczego? Dziękuję, towarzyszu poruczniku. Dlaczego się nie słuchał? Będziecie mogli go rozstrzelać. Jeżeli będzie miał racjonalną odpowiedź, nic mu nie zrobię, ponieważ nasze zasoby ludzkie są nikłe. Jeżeli za to będzie obrażał nas kochany Związek Radziecki, naszego towarzysza Stalina, rozstrzelać na miejscu. Czy wszystko jasne? Zrozumiano, towarzyszu komisarzu. Tak jest. Bardzo przepraszam, towarzyszu komisarzu. Tak?
Towarzyszu? Mogę was prosić na słowo? Oczywiście. Towarzyszu Michajłow, dobrze wiecie, że teraz jest napięta sytuacja. Przyjechał towarzysz komisarz. Jeżeli przyprowadzicie tamtego, dajcie go od razu na przesłuchanie w naszą stronę. Jeśli nie powinien rzetelnego, rozstrzelujemy. Wiem, że to jest wasz człowiek, człowiek pagon zobowiązuje. To tam przez towarzyszu? Oddaję go, że go przyprowadzą. Mógłby towarzysz komisarz powtórzyć, ponieważ jestem przy głuchy? To tam przeprzesz, towarzyszu! Mówię, że dowódcy głośno mówią, że aż ja słyszę, towarzyszu komisarzu. To prawda. Towarzysz Szakal? Czy któryś z was ma jakieś zadania do towarzysza komisarza? Towarzyszu Nikolaj. Da. Znaczam waszą dwójkę, aby znaleźć poległego towarzysza, gdziekolwiek on jest. Da. Towarzysz komisarzu, jeszcze chciałem zgłosić. Te cholerne pojazdy mają zbyt dużą siłę odrzutu, przez co ranią naszą piechotę. Towarzysz poruczniku. Czy pan jest świeżym dowódcą pojazdu? Niestety. Niestety co? Niestety tak, towarzysz komisarzu. No to jakbyś dobrze słuchał na szkole. Pojazdy te mają duży nie odrzut, tylko dużą ilość gazów wylotowych z powodu starych dział. Towarzyszu komisarzu, pragnę tylko zaznaczyć, że towarzysz, który nas szkolił, był tak najebany, że nie umiał nawet wymówić swojego imienia. W jakiej ty szkole byłeś, towarzyszu poruczniku? Towarzyszu, szkoła znajdowała się pod Leningradem. Drugiego batalionu wojsk pancernych. Mam już kończyć? Czy to był jakiś Pacanów? Da. Okej, okay. Znamy go. Dobranoc. Hej. Dobrej nocy, towarzyszu. Hej. Towarzyszu komisarzu melduje, że zniknął. To co się teraz stało, zniknął, ale to było dzięki działaniu naszego jakże dobrotliwie panującego naszej kochanej matce Rosji, towarzysza Stalina. Dobrze, towarzysz poruczniku, akurat tak się składa, że mam przy sobie aparat, więc na pamiątkę naszego spotkania ustawcie się przed wozem. Towarzyszu komendancie. Towarzyszu, kto? W imię odwagi. Jeszcze raz, towarzyszu, kto? Towarzyszu. Jeszcze raz? Towarzyszu, jak? Towarzyszu komendancie. Albo towarzyszu komisarzu. Towarzyszu komisarzu. Aha, co tam, słucham. Towarzyszu szeregowy. Więc tak. Sprawa wygląda następująco. Na towarzysza wielką odwagę w walce, mimo wielu kul, mimo urwanej nogi. Proszę przyjąć ten skromny dar w imię odwagi. Dziękuję, towarzyszu szeregowy. Towarzysz Michaju. A co to za niedosykanie cebulki? Nawet nie wiedzą. Że to już normalna wojna, a nie jakieś potyczki. Czekaj. Czy to nie jest ten, którego szukają tam, szuka tamta dwójka? O kurwa. Da. To ten. Da jest ta. One. Da. Towarzyszu Wasif. Idź po tamtą dwójkę. To mi areszt. Przyprowadź ich. Towarzyszu. Może ja bym poszedł, bo ja mam radę stacji w razie ciało. Przyprowadź ich. Tylko ich widać gołym okiem stąd. Towarzyszu Michajłow, towarzyszu Olek, aresztujcie towarzysza Stepana. Za ucieczkę rozstrzelać. Poza koopem. Kurwa, to jest komedia. Ale nie powiem, poza koopem fajnie się z tobą współpracuje jako dowódca. A dziękuję. Ciekawe co jest. Tak. No idź, przeprowadziłem. Już się poinformowałem. Biegli go aresztować. Idźcie sprawdzić, co z nim, towarzyszu. Ale nie wszyscy. Wy się ustawcie w szeregu.
i baczność przed towarzyszem komisarzem. No. Do komendanta czy komisarza? I do tych, i do tych. No to komendanta czy komisarza? Komisarz, komisarz. Komisarz. Nie, towarzysz komisarz. No, to proszę rozpocząć przesłuchanie w takim razie. Towarzysze, pokażcie, jak potraficie przesłuchiwać więźnia. Ale ze szkolenia, czy tak normalnie? Tak i tak. Ja pierdolę. Widzisz tę karteczkę? Podpisz albo pierdol. Ej, dobra, dobra, teraz poza koopem. Jest komedia, ale skupmy się na imersji. Dobra. Towarzyszu Michajłow, jako że to wasz człowiek, rozpocznijcie przesłuchanie. Towarzyszu, czy wiecie, za co zostaliście skuci i zatrzymani? Nie wiem. Panie towarzyszu Michajłow. Towarzyszu Michajłow, odsuńcie się. Towarzyszka coś panu więcej powie. Ale to chciał. Ja go nie słyszałem. Proszę mu pierdolnąć z kolby. Może sobie więcej przypomnieć. Co może lepiej niż kolby? Ja nie słyszałem. Ja mam pomysł, bo towarzyszy komisarz miał taką fajną nożycę do krojenia cebulki. Może ty go tak trochę poszmierać, może wtedy mu pamięć wróci. Towarzyszu komisarzu, proponuję przetransportować więźnia troszeczkę dalej, ponieważ za naszych otrzymuje tutaj cios z kolby. Wszystko powiem. Tak? Proszę, ja wszystko powiem. No to słuchamy. To ja zauważyłem, jak nasi chłopcy sobie źle radzą. Wybaczcie. Nie jaki, wiedziałem, że to będzie taki zapach. Jak to wszystko źle oddziałuje w tej armii. Ja myślałem, że tak... I tak nasz los jest na straceniu. Myślałem, że Józef, taki jeden czołg, wroga, może w dobrym stanie by był i tutaj by przyjechał i zawsze wspomógł jakoś nasze szeregi. Może to by się jakoś źle nie potoczyło. Czy ty twierdzisz, że źle się dzieje w rosyjskiej pięknej armii? Myślisz, twierdzę, że źle, ale nasz los jest... My jesteśmy amunicją. My tworzymy nasz ten los jest... Zamknij się, towarzyszu. Towarzyszu Stiepan, kto wydał wam rozkaz wyższy rangą, ewentualnie kto zezwolił wam wyższy stopniem i rangą na opuszczenie swoich pozycji i przeprowadzenie na własną rękę rekonesansu wioski nieprzyjaciela? Towarzyszu poruczniku, melduje, że to posiłki garnizonowe. Przyjąłem, odmaszerujcie. No ja się pytałem. Kogo się pytaliście? No to dowódcy. Towarzysza Michaiła? Ale nie opowiadał. Skoro nie odpowiadałem, znaczy nie słyszałem. Dopóki nie dostaniecie wyraźnej odpowiedzi tak, nie ruszacie dupska z miejsca. Czy rozumiecie, towarzyszu? Ja nie wiem, później gdzieś pan zniknął. Towarzyszu Tago. Dobrze, towarzysze. Z racji tego, że towarzysz tutaj ma linię obrony oraz to, że nie narzeka na ogólny stan naszej armii i z tego, że zaraz mamy robić kurwa kontrofensywę, puszczamy go wolno, ale miejcie na niego oko. Wszystko, co ja tu mogę powiedzieć. Towarzyszu komisarzu, jeszcze mam prośbę do towarzysza. Jaką? Czy mógłby towarzysz przysłać jakiś oddział z nową radiostacją, ponieważ ta znowu mi przecieka. Jeszcze drugi raz. Ach, chodź ze mną. Mógł sobie dwa powiesić skrzyżowane nad zbiórkiem. Tutaj masz nowa leży. O, z pasywa, towarzysz komisarz. Odmaszerować, towarzyszu poruszniku. Tak jest. Przyjąłem, towarzysz komisarz. Żyjcie w zdrowiu. Zdrowiu. Jak to stoi w miejscu odbiór? Główny dowódca stoi, nie rusza się, nie wydaje rozkazów, a drugi, no cóż, poślizgnął się na kamyczku. I rozpierdolił sobie głupierej. Nie, on też ma. Szabelką? Ora! O kurwa! Co to było?
Walka samurajów, blied. What? What the fuck? Nie. Brawo za ciebie, Zeusa. To był pojedynek. Ochrona. To był pojedynek, ochrona. Poza tym on jeszcze żyje, panie. Chłopaki tak poza kąpem, nie? No. Jak jebaliście się, kurwa, meczami zajebaliście Zeusa, nie? To właśnie nie słyszałem, że dwa jakieś ciosy nagle. Nie no, kurwa, brawo, nie? Ale on myślał jeszcze, że... To oni, kurwa. Ja myślałem, że jesteś nieśmiertelny. Jak też tak myślałem, ale jednak mele na to nie działa. Wyprowadziliśmy cię z błędu. Tak, właśnie, kończy się to fany moment. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie. Jeżeli czegoś nie wyłapałem ja w tym filmie, jutro macie już całego koopa w ciągu tych tak naprawdę prawie 3 godzin. Możecie sami wyłapać jakieś śmieszne momenty i dać znać w komentarzu. Więc jeżeli jeszcze nie widziałeś koopa, bo oglądasz przed to 2 dni po premierze, to zapraszam do obejrzenia całego koopa i wychwycenia śmiesznych momentów, których ja nie wychwyciłem. Więc wszystkiego dobrego wam dzisiaj życzę, moi drodzy. Na razie, cześć i bezpiecznej majówki.